Bardzo się cieszę, że to mnie właśnie przypadł ten zaszczyt poprowadzenia rozmowy z profesorem Mateuszem Wyżgą. Nie tylko dlatego, że w ten sposób mogę podtrzymać dobre, intelektualne historie współpracy między Krakowem a Łodzią, ale także dlatego, że tę książkę sobie wyjątkowo cenię i cenię ją z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest książka, która łączy znakomicie walory monografii akademickiej, czy nawet należałoby powiedzieć syntezy akademickiej, z takim ujęciem popularnym, z konwencją, jak to się mówi, dla ludzi i w ten sposób znakomicie odpowiada na wyzwania współczesności, bo takiej właśnie historiografii, jestem o tym głęboko przekonany, dla ludzi pisanej potrzebujemy. Po drugie, dlatego ta książka jest wyjątkowa, ponieważ pan profesor występuje tutaj niejako w dwóch rolach. W roli nauczyciela akademickiego z samego Krakowa stołecznego, królewskiego i w roli chłopa, sołtysa, strażaka, można by tak dalej wymieniać, osoby związanej z podkrakowską wsią Dziekanowice. I proszę Państwa, powiedzieć, że pan profesor jest chłopem z dziada pradziada, to nic nie powiedzieć. Bo pan profesor jest w stanie się wylegitymować korzeniami rodzinnymi stamtąd od XVI wieku. To naprawdę robi wielkie wrażenie i to doświadczenie chłopskie jest w tej książce żywo obecne i ono jest autentyczne. Ono jest autentyczne. To nie jest doświadczenie inteligenta, który przygląda się chłopkom czy chłopom z ex katedra i który coś tam sobie wymyśla, prawda? I wreszcie trzeci aspekt, który wyróżnia tą książkę, to to, że to jest książka, która z jednej strony mieści się w tak zwanym nurcie ludowym historiografii polskiej, którą reprezentują prace Adama Leszczyńskiego, Kacpra Pobłockiego, Michała Rauschera, można by dalej wymieniać. A z drugiej strony, ja tak ją czytam przynajmniej, jest wobec tego nurtu polemiczna, w tym sensie, że pozbawiona jest tego ideologicznego tła, czy tego ideologicznego przesłania i widzi historię chłopstwa raczej w kooperacji z innymi warstwami, ze szlachtą i mieszczaństwem, a nie w kontrze do nich, co wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, plan naszego spotkania jest taki, że my sobie tutaj z panem profesorem godzinę porozmawiamy, a potem oddamy głos Państwu. Panie profesorze, czy pan jest gotowy na trudne, podchwytliwe pytania historyka historiografii z Łodzi? Szanowny panie profesorze. Halo, szanowny panie profesorze. Szanowni Państwo, jestem gotowy, przed chwilą zrobiłem sobie kilkadziesiąt pompek, więc dam radę. To znakomicie. To możemy zaczynać. Ja zdejmę tylko zegarek, żeby móc śledzić czas. Używam jeszcze zegarka, a nie telefonu komórkowego, co czyni mnie dziadersem już w oczach wielu, no ale trudno. Panie profesorze, żyjemy w czasach głębokich przemian kulturowych. One dotykają wszystkich w zasadzie wymiarów naszego życia, także Akademii
tego naszego wspólnego domu. I dotykają środowiska historyków. W związku z tym moje pytanie, kim zdaniem Pana dzisiaj jest współczesny historyk, współczesna historyczka albo odwrotnie, a kim powinni być? Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za Waszą obecność. To, że tu jesteście, sprawia, że czuję się mocny i zachęca do dalszych badań, to na pewno, bo pamiętam początki i mówię to przede wszystkim dla braci studenckiej, nie poddawajcie się, wierzcie w siebie. To, że nie widać pierwszego dnia linii horyzontu, to nie znaczy, że nie będziecie widzieć za 3 miesiące, 3-5 lat, czy 5 lat. I to już jest w zasadzie początek zabrania głosu w odpowiedzi na to pytanie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować również całej kapitule nagrody imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego oraz władz i członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego. Drogim panią honoracie Ogieniewskiej i pani Rupciak za to, że wykonują tak ogromną pracę. Przyłączam się do tych podziękowań. Ponieważ nie bez kozery to mówię. Zawsze na obrazach brakuje mi tła. Dlatego lubię obrazy Bruegla, ponieważ brakuje mi ludzi, którzy faktycznie pracowali, a nie tych, którzy wyłącznie byli tymi przysłowiowymi kremem na cieście. To jest to, że codzienności nie widać, chociaż ona wypełnia tak jak tlen wszystko. I kim powinien być historyk w tym wszystkim? Jak pisać ciekawie, a jednocześnie prawdziwie? Bo może powiem rzecz niespecjalnie odkrywczą, ale przeszłość była niewiele inna od współczesności. Ale my jako historycy i historyczki pochodzimy ze współczesności, proszę Państwa, i pracujemy na jej zlecenie i na zaspokajanie jej potrzeb. Trzeba od tego wyjść. A to oznacza, że musimy mówić tym samym narzeczem i tymi samymi kodami kulturowymi. Ludzi z przeszłości już nie ma. Nie pracujemy dla nich. Ja nie bronię feudałów, ani nie bronię godności tych, którzy się bronili przed uciskiem. Ja pracuję na zlecenie współczesności. Trzeba do tego dodać, proszę Państwa, że chociaż tamtych ludzi nie ma, to ich czyny i myśli rezonują jak w tej pustej studni i wpływają na to, kim my jesteśmy, bo bez nich może czulibyśmy się jak zwierzęta, nie mielibyśmy tej tożsamości, a jedynie instynkt, a my tę tożsamość mamy i wywodzimy ją. Jak w tym wszystkim nie zatracić sensu, proszę Państwa? No, ja uważam, że jako specjaliści od tego zawodu musimy mocno nastawić ucho, czy jak chce Ewa Domańska, sejsmograf na to, co się dzieje wokół nas w kulturze i wyłapywać te trendy i wracać z tym do źródeł. Źródła są jak jezioro, w której nigdy nie wyłowimy wszystkich ryb. One tylko na nas czekają. Wobec całego zwrotu ludowego uważam, proszę Państwa, że do ponownego zrewidowania jest nie mniej jak 90% źródeł, przynajmniej rękopiśmiennych z mojej epoki. Są tam całe połacie historii, której nie dotykano. Za chwilę powiem krytycznie nie tylko o tym, czego ja jako badacz nie widziałem w źródłach, a powinienem do tego wrócić, ale również jako zachętę dla Was wszystkich, żeby wyrzymać ile można tę materię, która została, te parę kawałków mozaiki po przeszłości. Więc przede wszystkim nastawmy ucho na to, co się dzieje wokół nas, i czujmy się jak ambasadorowie przeszłości we współczesności. Jeżeli współczesność jest państwem, to my jesteśmy ambasadami innych krain. To chyba tak też mógłbym powiedzieć. Wydaje mi się jednak, że mimo wszystko jesteśmy dalece bliżsi ludziom, którzy nas otaczają, producentowi pizzy, politykowi, pani dziennikarz. Nasz transfer rzeczywistości przeszłej będzie im bliższy niż dotknięcie artefaktu po przeszłości, miecza krzyżackiego, rękopisu, który opisuje urodziny jakiejś dziewczynki i ochrzczenie jej. My będziemy bliżsi, bo my jesteśmy tym łącznikiem.
Tego się nas uczy w Akademii. Jeżeli tak jest, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy producentami historii, czy producentami może przeszłości, to pozostaje pytanie, czy my jesteśmy jakimiś nietypowymi dziennikarzami, bo przeprowadzamy wywiady ze zmarłymi? Czy my sobie insynuujemy tę naszą pracę? Ale z drugiej strony, proszę Państwa, czy nie dałoby się powiedzieć w tym całym zgiełku, kim my dzisiaj jesteśmy, w tym, że my się definiujemy na nowo, czy czytelnia archiwalna nie jest przypadkiem porodówką drugiego stopnia? To znaczy, rodzimy z siebie ludzi, którzy już raz żyli. Nie znam innego zawodu, który przyciąga jeszcze raz na światło dnia prawdziwe byty ludzkie. A nekromancja to chyba nie nauka, nie? Ale historia owszem. Więc przede wszystkim, panie profesorze, to chciałem powiedzieć. Pytania o siebie, o moje miejsce przepełniały mnie na każdej stronie pisania tej książki. To było chyba głównym powodem, że ja to napisałem. Nie to, że jestem ze wsi. Nie to, że walczę z moją własną definicją, z jakąś pospamięcią, tylko po prostu pierwszą potrzebą była potrzeba zmierzenia się z tym, kim jest historyk dzisiaj. I pomagało również to, że się prowadzi seminaria licencjackie, magisterskie, doktoranckie, ponieważ to jest sztuka ubogacania siebie nawzajem, wspólnego szukania pytań, dysput, ale również z koleżeństwem z innych dyscyplin, ponieważ to pozwala mi zrozumieć nasze tutaj powołanie. Kim jest, kim powinien być historyk? Wydaje mi się, że powinien być pudłem rezonansowym współczesności, ale to pudło, im bardziej ten dźwięk współczesności się rozchodzi, to tym bardziej sięga w przeszłość, a tam jesteśmy my, jak to pogotowie ratunkowe. Dziękuję bardzo. Niezwykle urokliwa jest ta metaforyka, której pan profesor używa. Pozostając w tej konwencji, spróbuję podrążyć ten wątek jeszcze. Co zrobić, panie profesorze, żeby nie zostać, jak to mówi moja koleżanka z Warszawy, Dobrochna Kałwa, chłopami pańszczyźnianymi polskiej humanistyki, to jest o nas, historykach, a pan używa takiego sformułowania, żeby nie zostać tylko i wyłącznie twórcami danych dla innych dyscyplin. Jak pan widzi ten problem? Od ponad 100 lat, kiedy historia straciła prymat w naukach społecznych, bo wyrodziła z siebie młodsze siostry, córki i synów, trwa ten wyścig za przeszłością. Różne... Głównie córki, mam wrażenie, ale... Tak, głównie córki. Przepraszam. No oczywiście. Uznaję, proszę Państwa, równą podmiotowość różnych dyscyplin do dotykania przeszłości. Zadajemy jej różne pytania. Z koleżeństwem postrzeganym jako pierwsza linia siłą rzeczy frontu ludowej historii Polski wymieniamy nasze opinie, nasze poglądy. Uważam, że ostatnią rzeczą jako historyk będzie to, że ja będę palił mosty między dyscyplinami. Ja się dużo od nich uczę, od ludzi, którzy byli odważniejsi ode mnie, żeby mocno przywalić w stół i zadać pytanie. Jednocześnie sam zaczynałem rozumieć, kim jest historyk w tym wszystkim, bo przede wszystkim to, czego brakuje naszemu zawodowi, to jest chyba to, że chcemy być perfekcjonistami, chcemy obudować w aparaturę, której się nas uczy, uwiarygadniającą, że tak mogło być. Jednocześnie tracimy chyba coś z tej skali jednak empatycznego podejścia do człowieka z przeszłości. I w tym biegu zaczynają nam dorównywać albo nas wyprzedzać, w tej walce o klienta, no nie bójmy się tego, inne nauki. Teraz jak to przezwyciężyć? Przede wszystkim to, że Państwo tu są, że jesteśmy my, to jest już krok. Są także przedstawiciele innych dyscyplin. Córek, tak. I o to chodzi. Patrzę w stronę pań z etnologii. O to chodzi, bo my się uzupełniamy, proszę Państwa. To jest troszkę tak jak... jakby Ikar nie tylko z Dedalem latał pod słońcem, ale miał tam swoje właśnie siostry, które mu te
odpadające skrzydełka doklejały na miodzie czy tam na wosku, ale i on im pomagał. Wszyscy pod stołem w naukach humanistycznych i społecznych tak naprawdę trzymamy się za ręce. Obiekt poszukiwań w przeszłości w lesie cieni jest ten sam. Umiemy go różnie oświetlać. Wydaje mi się, że żeby nie być dawcami danych, żeby nie być zepchniętymi do narożnika pod tytułem paleografia, tłumaczenie, ale nie tylko tłumaczenie z języka rosyjskiego na polski pisma sprzed 400 lat, ale przede wszystkim tłumaczeniem, no właśnie, czym jest pańszczyzna współczesnemu człowiekowi, to jest to, do czego nasz zawód jest sprofilowany. To znaczy, jesteśmy nietypowymi tłumaczami. My tłumaczymy przeszłość, nie język obcy, nie skróty. My tłumaczymy przeszłość i na tym, w tym znaczeniu możemy to rozwijać. Więc kończąc odpowiedź na to pytanie, musimy być blisko współczesności, musimy używać języka kultury, czy nawet popkultury, a równocześnie próbować wyjść, chociaż to nie jest łatwe, ponad ten bój między dyscyplinami, być jakby takim, jakby to powiedzieć, starszym bratem, starszą siostrą, która pozwala wydłużyć i dać nowe dane, chociaż przeszłość jest skończona, to jednak, tak jak Państwu powiedziałem, tam jest mnóstwo historii, które tak przeleciało się nad nimi, szukało się innych rzeczy w marksizmie, szukało się innych, potem innych, a one zostały. Prosty człowiek, jego praca fizyczna, jego troski, zmartwienia, codzienność, to tam jest, da się to wycisnąć. Jechałem do Państwa rano, przygotowując się do wystąpień, które są dzisiaj, jeszcze raz spróbowałem z tym całym doświadczeniem po 2 latach od promocji tej książki zapytać sam siebie, czy ja na pewno to tam widzę. Proszę Państwa, to tam naprawdę jest. Są ludzie tacy jak my, ani lepsi, ani gorsi. Czy to nie jest troszkę tak, że my się boimy tego, że my się przekonamy, jak oni są do nas podobni? Może to sprawia, że wolimy to zaczarować, wolimy używać takich semaforów znaczeniowych jak seks, przemoc, niesprawiedliwość, ucisk, bo jest nam łatwiej i jest to bardziej atrakcyjne na talerzu pod tytułem publikacja, książka. Może my się jeszcze nie nauczyliśmy pokazać, nie wszyscy, jak atrakcyjnie przedstawić to, co jest zwykłe, co wypełnia nasze życie. Tak, ta figura historyka tłumacza jest mi też bardzo bliska. Kiedyś pisałem na ten temat, krytykując figurę historyka zimnego scjentysty, który się odcina od teraźniejszości w ogóle, i figurę historyka strażnika narodowych wartości, która, jak wiadomo, w obrębie polityki Zjednoczonej Prawicy ostatnio była bardzo silnie reaktualizowana. Historyk jako strażnik narodowych wartości. Panie profesorze, moja koleżanka młodsza, obecna dzisiaj na sali, pani profesor Jolanta Kolbuszewska, napisała taki tekst, cytuję tytuł, pomiędzy, cudzysłów, czepialskimi historykami, a orędownikami nowego spojrzenia na rodzimą przeszłość. Akademia wobec ludowej historii Polski Adama Leszczyńskiego. A ja chciałbym pana profesora poprosić o dokonanie takiego prowizorycznego bilansu zysków i strat, które można odnieść do tego zjawiska tak zwanego ludowego zwrotu w historii Polski. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem wielkiego sukcesu komercyjnego Chłopek. Pozazdrościć autorce tych nakładów. Trochę zatem zazdrościmy, a trochę chcielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie my, prawda? Dlaczego nam się nie udało? Jak pan profesor spogląda na ten zwrot ludowy? Proszę Państwa, kiedy wzniecił się ten dyskurs, ja
grupa koleżanek i kolegów z zespołu demografii historycznej byliśmy po całych latach doświadczeń pracy nad zwykłymi ludźmi i to 50% udziałem badanych kobiet i mężczyzn, nie da się inaczej w demografii pracować. Do tego pracowaliśmy nad historią lokalną i regionalną, więc ta historia oddolna była w nas, byliśmy nią przesiąknięci. Więc to jest pierwszy plus, że nasza i wasza ciężka praca ma teraz nowe możliwości udrożnienia. To jest szansa, zwłaszcza myślę o młodszym pokoleniu naszych badaczek i badaczy, która wchodzi na rynek wydawniczy, na rynek publicystyki. Proszę Państwa, wydaje mi się, Panie Profesorze, że to się dopiero zaczęło. Sięgając wstecz pamięcią, muszę Państwu powiedzieć, że 15-20 lat temu nie dało się wejść do czytelni archiwalnej w Krakowie, tylu było genealogów, amatorów, którzy szukali swoich korzeni, zaczepiali nas, prosili, żeby im przeczytać, bo nie są w stanie zrozumieć czegoś, albo pytali panią, pana, którzy przygotowują materiały do korzystania, co tam jest i co znaleźć. Zdarzało się, że mnie korciło, ktoś pytał, archiwista nie umiał odpowiedzieć, ale ja umiem, ja przerywałem moją pracę i pomagałem. Po prostu ktoś nie umiał doczytać nazwiska albo historii rodzinnej, zaplątała mu się gdzieś tam z XIX wieku. I nagle w tym goniącym smartfonowym świecie pojawiło się chyba pytanie o naszą własną tożsamość. No, pewne rzeczy były już gotowe, bo zostały przepracowane. Tutaj odwołam się do jednego z artykułów pana profesora, który wspomina pierwszy kongres nauki polskiej po wojnie i co wtedy było, na co miał być nacisk. I proszę Państwa, zlecono kilkudziesięciu archiwistom w całej Polsce, żeby przewertowali księgi grodzkie, ziemskie, a jak ich nie ma, to księgi miejskie i szukali walki klas. Po kilku latach inicjatywa się zakończyła i znaleziono oprócz tej walki klas, oprócz błędów kościoła, znaleziono coś jeszcze. Jakimś cudem to nie użyto. Mianowicie znaleziono cud ludzkiej współpracy. Znaleziono przepiękne pasma relacji społecznych, mimo tego, że jeden ma nazwisko z końcówką na ski i herb, a drugi ma niekiedy więcej pól jak folwark, jest kmieciem. Jakoś to nie wyciągnięto. Jakoś nie wyciągnięto kobiet sprawczych w historii. Przecież one tam są, młynarki, wdowy. Co raptem wczoraj śledziłem życiorys zamożnej chłopki, która wysyła męża, żeby się z kimś pobił w ramach spraw gromadzkich. Ona po prostu jest szarą eminencją i rozdaje karty w swojej wsi. Gdzie to jest? To jest źródło. Dlaczego tego nie wydobyto? Tak jak Państwu powiedziałem, pewne rzeczy, do pewnych rzeczy trzeba wrócić na nowo. Nie ukrywam, że właśnie tak staram się pracować z moimi młodszymi współpracownikami, koleżeństwem, uwrażliwić ich na to. I odpowiadając na pytanie, plusy, które dał Ludowy Zwrot Historii Polski, to przede wszystkim empatia wobec prostego człowieka, zwrócenie uwagi na to, że on ma 10 palców, dwie pary oczu, jak jednostka, w cudzysłowie, sprawcza w historii. Generalnie cały dyskurs, cała kłótnia o to, czy Polakom i Polkom było dobrze, czy źle, sprowadzę do takiej oto banalnej odpowiedzi. Kawa nie wyklucza herbaty. Jeżeli ja mam jakiś pogląd, to jestem w stanie zrozumieć założenia, które przyświecają koledze Adamowi Leszczyńskiemu, koledze Kasprowi Pobłockiemu, koledze Michałowi Rauscherowi, bo widzę tam tego, czego ja nie widziałem i uczę się też od nich. Staram się inspirować ich również. Pamiętam pierwsze spotkanie z kolegą Adamem, na które przyjechał rowerem. Miałem ileś tam w zapasie moich własnych notatek, takie po prostu kawowe spotkanie, żeby przegadać pewne rzeczy. I to jest fajne, bo ja wyszedłem z tego ubogacony. Powiedziałem też swoje, co ja tam widzę. Należy, proszę Państwa, rozmawiać. Należy w tym dyskursie próbować wyciągać cienie z przeszłości. I to jest plus. Plus, że, proszę Państwa, mówi się i będzie się mówiło o źródłach polskiego narodu. Czy w ogóle historii Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, że piszemy od sasa do lasa, papier przyjmie wszystko. Pytanie tylko, czy uszy słuchaczy wytrzymają wszystko i oczy czytelników wytrzymają wszystko. A minusy? No właśnie.
Żeby coś nagłośnić, żeby mocniej uderzyć w stół, używa się niekiedy argumentów, które są jak o jeden most za daleko. W przestrzeni przeszłości najjaskrawsze rzeczy znalazły ujście w formie pisemnej. Ale jeżeli coś życiu nie przeszkadzało, to albo to na przysłowiową gębę załatwiano, albo nie zostało zapisane, jak to się mówi, forever. Nie trafiło to do księgi grodzkiej, bo zostało załatwione i życie szło dalej. Należało się skupić na produkcji żywności, zarabianiu. Nikt nie opisywał, jaki to jest dzień piękny, no może poza Kochanowskim czy kimś innym. Natomiast po co były źródła rękopiśmienne w czasie, kiedy papier był drogi, pisarz był drogi, bo i szlachta była słaba albo w ogóle niepiśmienna i chłopi? Płaciło się za to, bo sprawa była trudna albo wymagała zapisania, jak na przykład dziedziczenie przez kolejne generacje rodziny kmiecej działki, pól. To należało zapisać. Albo szło się w sprawach trudnych. Ale tu jest, uważam, coś do wykorzystania. Jak rzeczy negatywne, jak z rzeczy negatywnej uzyskać pozytywną rzecz? Jak z soli uzyskać cukier? Nie jestem chemikiem, ale jestem historykiem, więc mogę zadać to pytanie. Jak dodać, żeby odjąć? Jak na źródłach negatywnych, mówiących o najgorszych rzeczach, znaleźć plus? Powiem wam wprost, jak. Wszystko to, co się zapisało o ludzkim źle, o ucisku, jest wynikiem tego, że ktoś powiedział nie i obronił tych biednych. To, że zgwałcono chłopkę i wiemy o tym, to chodzi o to, że albo jej rodzina, albo gromada, albo dziedzic przeciwko dzierżawcy pojechał do sądu i wszczął proces sądowy. Były sprawy za na przykład dług, który zaciąga zubożały szlachcic u chłopa, za który szlachcic był skazywany na banicję i znamy takie przypadki, bo nie zwrócił chłopu długu. Więc ten obraz nie jest biało-czarny, ten obraz jest tak skomplikowany jak właśnie obrazy Bruegla, Boscha, a ta rzeczywistość jest wielozmienna. Więc uważam, że tutaj zwrot ludowy, inaczej powiem, życie po życiu zwrotu ludowego. Nadchodzi, proszę Państwa, już szeroko ogłaszana konferencja podsumowująca ludową historię Polski. Takie pytanie Michał Rauscher zadaje, czy mroczne widmo, czy nadzieja humanistyki. I ja się zastanowiłem, proszę Państwa, nad tym, czy jak to będzie, jakie będzie dalsze życie ludowej historii Polski. Jeżeli to wszystko wyszło teraz, to spojrzenie oddolne, spojrzenie pokrzywdzonych, to jaki będzie kolejny krok? Co będzie potem efektem badań? Jakie będą nowe prace magisterskie, licencjacje, doktorskie? O czym? I do jakiego wniosku dotrzemy? Ponieważ świat Rzeczpospolitej, ogromnego imperium składał się z mikropaństw. I wilk, kto był komu wilkiem? Dziedzic przeciwko dziedzicowi sąsiedztwa, nie przeciwko całej organizacji. Dziedzic miał swoich poddanych i jak oni widzieli, że dziedzic nie cierpi się ze swoim sąsiadem, to oni nie cierpieli jego poddanych albo byli w ramach obowiązku pańszczyźnianego wysłani na najazd. I jeszcze jedna rzecz, żeby mi nie oknęło. Patrzymy dzisiaj na farmerów, którzy ogromnymi traktorami przyjeżdżają i tarasują Warszawę. A wcześniej mieliśmy samoobronę i tarasowanie dróg. A skąd chłopi mają sobie taką godność i upór? No to się cofnijmy w czasie. No pewnie gromady tak walczyły o swoje. No dobra, kto gromad tak nauczył walczyć o swoje? Dziedzic. Dziedzic albo dzierżawca przeciwko dziedzicowi. Znamy to ze źródeł. Dziedzic traci dobra i nie może w nich być, bo jest tam zastawny posiadacz, więc podminowuje swoich chłopów i tłumaczy im, jak mają walczyć z tamtym. Albo oni idą jako jego żołnierze przeciwko innemu dziedzicowi. Są tak niekiedy dziwne sprawy. Brat od brata, jaśnie pan pożycza od swojego brata poddanych, bo nie jest w stanie sobie poradzić z chłopami w dzierżawionej wsi królewskiej. I oczywiście brat mu pożycza swoich poddanych, idą powiedzmy w ramach pańszczyzny i 18 zostaje obitych na kwaśne jabłko, a jeden ginie. Więc kto od kogo uczył się tej takiej takiego poczucia dumy, że się jest skądś. To też warto by tutaj podkreślić. Jednocześnie zwrot ludowy pewne rzeczy pokazuje w bardzo powiększonym szkle i w pewnym jednak zdemonizowaniu. Pańszczyzna, poddaństwo były elementami społecznymi świata, który minął.
Podobnie jak tamten świat nie zrozumiałby naszego, uważam, że my do końca nie jesteśmy w stanie, nawet nie mamy słów odpowiednich w naszym współczesnym języku, żeby próbować zrozumieć tą strukturę, powiedzmy, paramafijną pod tytułem poddaństwo. Jeżeli ja jestem czymś poddanym, to znaczy, że tak naprawdę niewiele mi grozi, bo zawsze mnie Pan obroni. Oddaję mu część swojej wolności, nawet na rok, na kontrakt, ale będę spał spokojnie i teoretycznie włos mi z głowy nie spadnie. Główne złe rzeczy, które zapisano, dzieją się nie między właścicielem wsi i poddanymi, tylko między dzierżawcą albo sąsiadem. To też trzeba sobie dodać. Tak, to prawda. Słucham pana profesora z uwagą i tak próbowałem sobie wyobrazić tego dziedzica, dzierżawcę jako nauczyciela walki klasowej. Ale to trochę tak przecież wyglądało, prawda? To jest jakiś taki paradoksalny wniosek. Ale ciągnąc ten wątek, chciałbym nawiązać do wywiadu, który jakiś czas temu ukazał się w Gazecie Wyborczej z naszym wspólnym kolegą, profesorem Krzysztofem Zamorskim, który w tytule miał wybitą taką frazę: chłopi pańszczyźniani nie byli niewolnikami. I chciałbym o to pana zapytać, czy byli niewolnikami, czy nie, i jak pan ocenia to, co czasem w pracach właśnie nie historyków, mam wrażenie, przede wszystkim się pojawia, czyli próba zaadoptowania postkolonial studies do dziejów Rzeczypospolitej. Co ciekawe, przedstawiciele tych młodszych dyscyplin siostrzanych jakby w ogóle nie pamiętają o dorobku historyków w tym względzie. Na przykład postać mnie szczególnie bliska, Daniel Beauvoir, francuski badacz z kręgu Jerzego Giedroycia, powiedzmy najkrócej. Panie profesorze, wracamy zatem do początku. Czy chłopi byli niewolnikami? Czy taki sposób myślenia o tej warstwie, klasie, grupie społecznej jest w ogóle uprawniony? W szerokim zakresie chłopi z punktu widzenia dzisiejszego mojego badacza społeczno-gospodarczego nie byli niewolnikami. Natomiast sam rynek pracy miał narowy do tego, żeby pracę niewolną wykorzystywać. Żeby rozwinąć ten wątek, muszę się skupić, proszę Państwa, nad jedną rzeczą. Co to znaczy niewola dziś i kiedyś? W czasach, o których tu mówimy, jako niewolnicy mówili o sobie szlachcice. Szlachcic z chłopem modli się w jednym kościele parafialnym i mówią tak do Matki Boskiej: my poddani. Szlachcic mówi o sobie: Matko Boska, ja twój niewolnik, ofiaruj się ze wszystkim. Chłopi zanoszą skargi przeciwko dzierżawcom, też dziedzicom, niekiedy było mijano tą całą administrację, że tylko dziedzic jest ważny, i mówią, że czujemy się jak niewolnicy. Wystarczy sprawdzić sobie takie oto wydawnictwa. Księgi Starodawne Prawa Polskiego, pomniki, tom 11 i 12, to są dawne księgi sądowe, i sprawdźcie, ile razy jest słowo niewola i niewolnik i w jakim kontekście. To są sprawy codzienne, ważne, które uważano, że trzeba zapisać, i w indeksie rzeczowym sprawdźcie sobie, w jakim kontekście występuje słowo niewolnik, zniewolony. I wtedy zrozumiecie, proszę Państwa, mam nadzieję, że to był element pewnego tanga, pewnego balansowania na cienkiej, czerwonej linii i używania pewnych zwrotów, żeby pokazać, jak to jest nam źle. Ale to nie działo się codziennie. Tak samo jak gdyby, czy zamordowanie kogoś. Próbowałem, statystycznie nie jestem w stanie, ale próbowałem zbierać przypadki, kogo więcej zabito. Chłopów na pańszczyźnie, czy dziedziców na pańszczyźnie? Bo jest to i to. Jak dziedzic, albo dzierżawca, albo pracownik dworski przeginał, to ginął. I mamy takie sprawy. Przynajmniej kilka ostatnio z całej Polski znalazłem. Po prostu chłopi się wkurzyli i najpierw bili, a potem zabili, bo wymagał za dużo. Szlachcic, który pracował dla dworu,
Ale znamy sprawę z drugiej strony, kiedy bezczelny pastuch wyzywał szlachcica, no ciągle mu się przeciwstawiał i w końcu został zabity. Bity, aż został zabity. Dlatego jeszcze raz powiem, czy my dobrze znamy świat, który minął, z którego się wprost wywodzimy? Kto miał większy stres? Chłop, który mógł spakować i wyjść z domu, który nawet nie był jego i zostać przyjęty dwie wsie dalej przez innego dziedzica? Czy dziedzic, który miał dwór po przodkach i nie mógł dospać do rana, czy to już nie pali się od strony komory jego dwór? Bo znamy i takie przypadki. Znamy przypadki, kiedy szlachcic wygania w środku zimy wdowę z dziećmi. Znamy przypadki, kiedy w środku zimy płonie dwór i rodzina szlachcicka jest skazana na wyjazd ze wsi, bo nie ma gdzie mieszkać, albo będzie mieszkała w oborze. Ale zadajmy pytanie drugiego rzędu. Dlaczego tak się stało? Co zrobił jeden i drugi, jedna i druga? Nie chodzi o to, żeby tylko wyłowić ryby. Chodzi o to, żeby zrobić z tych ryb dania. I to jest nasza robota. Nas nie zastąpi tutaj za bardzo nikt inny. Proszę Państwa, jako dawcy danych, to my dajemy amunicję do publicznego dyskursu. Kto wejdzie w XVII-wieczną Księgę Grodzką? Co tu będziemy mieć najbliżej? Które grody, tak się zastanawiam, ziemie dawne? Łęczyca. Łęczyca, nie? No to troszkę robią Łęczycy. No kto to zrobi za nas? Ile można wyciskać Józefa Bursztę czy Andrzeja Wyczańskiego? Trzeba źródłom zadawać ciągle nowe pytania. I kończąc już to pytanie, w zasadzie odpowiedziałem poprzez przykłady, ale tylko to mamy z przeszłej rzeczywistości przecież. Są pozycje, które pokazują różnicę pomiędzy na przykład pańszczyzną i poddaństwem w Rosji XVIII-XIX wieku i niewolnictwem amerykańskim. Jan Lukasen w historii pracy, takiej książki jeszcze z tego roku, pokazuje również różnicę między typowym niewolnictwem a pracą o cechach niekiedy zniewolenia, ale ludzi ze swoją podmiotowością. Niedawno pisałem o tej podmiotowości chłopstwa polskiego. Oczywiście mógł być jakiś patologiczny właściciel wsi, nazwijmy go pracodawcą, chociaż to jest nieuprawnione, który po prostu znęcał się nad ludźmi. Ale znajdziemy też przykład, proszę Państwa, kiedy chłopi takiego patologicznego człowieka porywają do lasu i znęcają się nad nim, torturują go i w końcu go zabijają. I nikt nie wie, kto to zrobił. Albo dziedzic znika, a parę tygodni później zwłoki są znalezione pod ściółką w lesie. To różne były przypadki. To była gra. Gra na słowa, na procesy, gra na to, kto więcej ustąpi pola, jak przeciąganie liny. Dlatego zdarzało się, że zamiast wszczynać drogi proces sądowy, dogadywano się. A świętym prawem i Biblią tamtego czasu były inwentarze gospodarcze dóbr, które chłopi znali na pamięć. Jak przyszedł kolejny dzierżawca, to mówili, zaraz, jakie 4 dni pańszczyzny? Były 3. Jak będziesz... I wyzywali, bardzo brzydko mówili, bo wiemy o tym, bo dzierżawca pojechał do sądu i się rozpłakał i powiedział, że tak mi naubliżali i wymieniał, jakie przezwiska. No i potem pytanie, a coś ty im zrobił? No, jeszcze jeden dzień chciałem. To ładnie pokazuje serial 1670, jak ta gra mogła istnieć. Także wydaje mi się, że producenci bardzo mieli czas, bardzo dobrą intuicję mieli do tego, co tam było. A tam szło prawem i lewem. To, co Łoziński pisał, chociaż zastrzegł, że to jest tylko jakby zebranie najgorszych rzeczy, to jednak tak to właśnie szło. Każdy musiał się pilnować, ale jednocześnie czasem grali do jednej bramki. Na przykład jak był potop szwedzki. Przecież w regionach lokalnie to chłopi się dogadywali ze szlachtą i walczyli przeciwko Szwedom, zgniatali mniejsze podjazdy. A podczas bitew wiemy to, że chłopi wyciągali spod zabitego konia swoich rannych panów z czasów instrukcji kościuszkowskiej i wycofywali się. Więc elementy współpracy też były. To nie jest tak, że tylko czyhali, kiedy tam dziabnąć nożem. Wydaje mi się, że nie możemy stracić jednego w opisie światów, o których piszemy. Czy to będzie Polska pańszczyźniana, XIX wiek? Szukajmy, proszę Państwa, proporcji. Troszkę kiedyś malowałem. Jakbym namalował za duży nos kopii obrazu Mona Lisa, no to by powiedzieli, że to jest do kitu ta kopia. Więc chodzi o to, żeby znaleźć proporcje świata. Nie odżegnuję się i w tej książce też ja opisuję przemoc, ale nie było tylko to.
próbować oddać perspektywę, proporcje światu. Jak to zrobić? No, mieszać źródła masowe, ilościowe, jednostkowe, pierwszoosobowe i tak dalej, gospodarcze i tak dalej. Wtedy ten obraz zdaje się być jakoś tak bardziej spójny. Tak, ta książka niewątpliwie pokazuje skomplikowanie tego obrazu. Zderza ze sobą pan różne perspektywy i ona jest mimo swojego popularno-naukowego trochę charakteru bardzo bogata źródłowo. Nie mogę się powstrzymać od przywołania mojej ulubionej metafory na temat źródła historycznego, której autorem jest znakomity francuski XIX-wieczny historyk Gilles Michelet, który mawiał, że źródło historyk powinien brać na łoże tortur i tam przy pomocy specjalnych procedur z tego źródła wyciągać to wszystko, co ono potencjalnie w sobie zawiera, prawda? I czytając tę książkę, miałem wrażenie, że pan trochę idzie śladem wskazanym przez wielkiego romantycznego historyka francuskiego. Panie profesorze, chcielibyśmy wspólnie oddać głos jeszcze publiczności, w związku z tym pozwoli pan, że jeszcze jedno ostatnie pytanie. Nie mogę go nie zadać. Mianowicie rola kobiet i dzieci w rodzinach chłopskich dawniej i dziś. Jak ona się zmieniała? Bo to jest ta perspektywa, która przez lata nam umykała z naszych badań historycznych i mówię to, bo sam winien. Proszę Państwa, od kilku lat jestem w takiej sieci badawczej Women on the Move. Szukamy w całej Europie źródeł archiwalnych dotyczących specjalnej kategorii kobiet, mianowicie kobiet migrantek. To jest najtrudniejsze, bo po pierwsze trudno jest wyśledzić kobiety, nie z poziomu kobiet sprawczych jak Królowa Bona, ale z poziomu rynku pracy. A co więcej, znaleźć kobiety, które znikają, bo zawierają związki małżeńskie, tracą nazwiska, zmieniają te nazwiska. Natomiast da się to uchwycić. I tu już pomijam kontekst międzynarodowy, ale skupię się na Polsce, czy to Rzeczpospolitej, czy XIX wieku, jaka była rola i pozycja kobiet. Poza tym, co już tutaj mówiliśmy, że pewne rzeczy muszą być bardzo mocno podniesione, żeby wzbudzić zainteresowanie, to odpowiem Państwu faktami, które mam nadzieję przede wszystkim zapadną Państwu w pamięć. Kobieta na rynku pracy między 19 a 49 rokiem życia w świetle demograficznych badań jest bardzo często w ciąży. Co naturalnie wynika z tego, że większość dzieci umiera. I może nie tyle niestosowanie antykoncepcji, co świadomość tego sprawia, że w rodzinach ta prokreacja jest niemal na bieżąco. Statystycznie 5 roku życia nie przekracza co drugie dziecko, ale która płeć jest silniejsza? Dziewczynki. Chłopców więcej umiera. Na 100 dziewczyn umierało 105-107 chłopców. Uczeni radzieccy podobno dawno stwierdzili, że kobiety są genetycznie silniejsze. To jest po pierwsze. Przypatrzcie się teraz, proszę Państwa, na dwa rynki pracy. Rynek żeński, rynek męski. Rynek męski to są dalekie wyjazdy. Mówię o ludziach pracy fizycznej. To są transporty, to jest ciężka haruwa, która w przypadku kobiet wywołałaby poronienie. Kobieta jest w pierwszym, drugim, trzecim trymestrze. Te ciężkie prace są przeznaczone dla mężczyzn. Wiemy, że kobiety tego nie wykonywały z procesów, na przykład o dzieciobójstwo. Wykonywałaś męską pracę. Zabiłaś to dziecko. Nie zabiłam, tylko za ciężki worek sobie wzięłam. I tu już widzimy, że oni rozróżniali kobiece i męskie prace. Nie jestem gołosłowny. Powstał parę lat temu projekt w Szwecji Gender and Work, gdzie oni nie mają jakby danych o tym,
nie mają dostatecznych danych, jakie prace wykonują mężczyźni i kobiety w świecie nowożytnym, więc stwierdzili, że użyją czasowników. Kobieta pochylająca się po, nie wiem, fasole, po jakieś muszle, jako zawód, poprzez czasownik, że ona wykonuje jakieś zajęcia, czy mężczyzna. Jest to jakiś sposób. W przypadku polskich źródeł również możemy pewne rzeczy powiedzieć, ale generalnie, proszę Państwa, jaka jest rola kobiet? Popatrzmy na cykl życia. Jedna kobieta w swoim cyklu życia jest najpierw dziewczynką, już się opiekuje młodszym rodzeństwem i najdrobniejszym ptactwem, no w mieście też, większość miast jest rolnicza, półrolnicza. Potem staje się służącą, między 10 a 20 rokiem życia wychodzi na ogół z domu w całej Europie i pracuje u kogoś innego. Wraca do domu po posag, wraca po to, żeby przejąć gospodarstwo i jej rola jako służącej się kończy, zaczyna się rola mężatki i gospodyni. I to nie jest koniec. Kobiety mają dłuższą przeżywalność niż mężczyźni. Kobieta jako ostatni etap jest wdową, gospodynią wdową, a potem ewentualnie gospodynią komornicą, jeżeli nie jest w stanie wyjść po raz kolejny za mąż. Ale to wszystko dzieje się w jednej kobiecie. Jeżeli zbieramy zeznania wyłącznie pamięci albo postpamięci dziewczyn, które otarły się o służbę u kogoś innego, o przejawy zmuszania do pracy, przemocy seksualnej, nękania, to jest to etap z życia kobiety, ale tych etapów jest o wiele więcej. Kobieta jako matka. I proszę Państwa, popatrzmy sobie na to, że kobiet jest mniej w źródłach. Spróbujmy to zrozumieć. Nie tylko przez to, że są ubezwłasnowolnione prawnie, ale również są jakby zaopiekowane przez społeczności lokalne, ponieważ najważniejszymi rzeczami, jakie stoją przed kobietą, to jest ryzykowanie życiem, kiedy ona daje nowe życie. Znamy tak dużo śmierci przy porodzie albo w tym wczesnym okresie dziecka. Grzebane są kobiety razem z nowo urodzonym dzieckiem, więc to jest ryzyko podejmowane przez kobietę. Kobieta nie może być cały czas stroną czynną w sądzie, nie może iść daleko do pracy. I wiem to z pomiarów, które sam robię, która frekwencja której płci w jakim wieku idzie daleko do pracy. Kobieta jest bliżej gospodarstwa domowego, tam gdzie rosnący brzuch nie przeszkadza w produkcji żywności, nabiału, wypieku chleba. Czym się kobieta zajmuje? Lecznictwem na poziomie gospodarstwa domowego, opieką nad dziećmi i zwierzętami, ale to wszystko pokrywa milczenie źródeł. Był kiedyś taki film, który ma fajny tytuł Milczenie owiec, a tu mamy milczenie źródeł. Co zrobić, żeby te źródła owce przemówiły? Jak znaleźć nie tylko kobietę, ale jak znaleźć kobietę sprawczą? Jak przerwać jej milczenie? Ona nie jest stroną aktywną w sądzie. Ona ma reprezentanta. Tak, bo ona nie ma czasu, bo produkuje ser biały. Wyśle faceta, niech on coś tam robi, że została pobita. Popatrzmy na to. Tym bardziej, że ten facet sera nie potrafił zrobić. Prawda? No tak, bo on był od czegoś innego. Proszę Państwa, ja nie mówię niczego nowego, to wszystko jest w książkach, wypracowaniach, w źródłach. Pytanie tylko, gdzie chcemy postawić nacisk? Czy chcemy coś upuklić? I tu oddaję miejsce Ludowej Historii Polski, że sprawiła poniekąd, że my tu jesteśmy, ale teraz zastanówmy się, co dalej. Jak uczyć również, no nie wiem, dzieci na poziomie szkoły podstawowej, młodzieży w liceach, w technikach, jaki świat im pokażemy, z którego my się wywodzimy? Czy ja się czuję potomkiem niewolników? Ja się nim nie czuję. I wcześniej też się nie czułem, proszę Państwa. Moje doświadczenie z miastem to nie było doświadczenie osoby jakiejś, no powiedzmy, niewykształconej, która wchodzi w piękne miasto Kraków. Miałem swoją jakby wyuczoną w domu godność i tyle. I żyłkę do przedsiębiorczości. Może gdybym nie wykonywał tego zawodu, prowadziłbym dzisiaj firmę, bo tak zostałem wyhodowany. O tym też w tej książce jest, o tych alternatywnych drogach. Ale panie profesorze, ja jeszcze pytałem o dzieci. Wątek kobiet roboczo potraktujmy jako zamknięty, choć przecież on nigdy nie jest zamknięty. I spróbujmy się zastanowić nad rolą dzieci w rodzinie chłopskiej kiedyś, I dziś, bo pan bardzo często stosuje taką strategię aktualizacji w tej książce, tego doświadczenia. Pokazuje analogię między na przykład karczmą a sklepem GS-u, prawda? To pierwsza z brzegu, która mi utkwiła w pamięci. Co z tymi dziećmi? Tak, proszę Państwa, robiłem to świadomie. To tak jakby nagle współczesność jako taki dziwny twór czytała przeszłość i nagle mówiła, halo, sprawdzam cię.
A jak to się ma, co teraz jest o XVI wieku do współczesności? Zawsze miałem ekierkę, która próbuje znaleźć linijkę, która próbuje to spozycjonować, a jak to jest współcześnie? I jaka jest odpowiedź, jak człowiek współczesny to zrozumie? O ile kobiety trudno znaleźć, to co dopiero o dzieci? Są źródła, gdzie dzieci ciągle będą i możemy mierzyć demograficznie nie tylko ich narodziny, ale cofając wszystkie księgi urodzin o 9 miesięcy, zobaczymy, kiedy trwa skuteczne zapładnianie. Nie? Bo to tak trzeba powiedzieć, zwłaszcza w sieci rolników widzimy, że to są wiosenne reakcje biologiczne i takie profilowanie, żeby kobieta rodziła około grudnia. No jak święta Gody, nie? Wtedy kobieta rodzi, nie ma pracy i to są maksima przez setki lat. Widzimy babiniec, czyli ta część kruchta przy kościele, gdzie kobiety w ciąży mają troszkę lżej i tam są podczas mszy. I proszę Państwa, obecność dzieci przez cały okres oczywiście istnieje. Natomiast czy było przywiązanie emocjonalne? Są takie przypadki, że bardzo mocno się ludzie wiązali z dziećmi, które umierają w wieku 3-4 lat, ale zauważmy, że większość ludzi, rodziców, jak szła do kościoła na codzienne nabożeństwo, to mogła, tak jak Jan Paweł Adamczewski z serialu 1670, nie pamiętać, ile tych dzieci było. A zauważmy świadomość, której dzisiaj nie ma. Cmentarzyki otaczają kościół i idąc co niedzielę albo i częściej, bo święta były częściej, do kościoła, rodzice mieli świadomość, że tu pochowano Marysię, tu Kasię, tu Michałka i Adasia bliźniąt. To ci sami rodzice. To jest niezwykła konstrukcja tego, kim jest człowiek, kim jest moje dziecko, ile jestem w stanie z siebie dać nowych żyć. I ta więź społeczna, która za tym stoi. Tak. I emocjonalna oczywiście. Więc przepraszam, że mówienie o dzieci zaczynam od śmierci, ale to było pierwsze doświadczenie dzieciństwa. Mhm. Ale inną rzecz Państwu powiem. Jaki jest pierwszy zapach człowieka, który się rodzi? Wrażenie zapachowe i emocje. Jako demograf zapytam. To jest ludzki krzyk z powodu bólu i krew. To jest zapach krwi. To jest pierwszy z zapachów, które chłoną nasze nozdrza. Czemu Wam to mówię? Starajmy się czasem zacząć zmianę historiografii od samych siebie, od naszego postrzegania. W źródłach jest dużo. Ale czy my zadajemy pytania w odpowiedni sposób? Starajmy się tak czarować również arsenałem pytań, które zadajemy. Wydaje mi się, że tym odrzutowcem, którym wylatuję w przeszłość, ciągle dozbrajam i szukam nowych rakiet, bo nie podoba mi się to, nie rozminowałem do końca. Idę spać i wiem, że jeszcze coś tam było, nie umiem, nie jestem w stanie rozbić ściany. Prawie, że przeczuwam, ale albo ja już tego nie zrobię, może uczniowie moich uczennic dopiero. Ale pierwsze widać pierwsze rysy na ścianie, nie? Tak. Bez wątpienia. Znów mieliśmy przykład tej pana profesora metaforyki, która jest, powtórzę, urokliwa. Ja się uśmiechał i w ogóle pewne tego typu skojarzenia mi nie przychodziły nigdy do głowy.